Siema, z tej strony Wyżysk. Pokażę Wam moje ustawienia pod samoloty, których używam zarówno w bombowcach, jak i myśliwcach. Może się komuś coś z tego przyda. Ja mam pojazdy ustawione na 100% i potem jakby modyfikuję sobie też bardziej szczegółowe ustawienia dla samolotów i tak dalej. Z istotniejszych rzeczy tutaj czułość sterowania samolotu 75%. Wiadomo, że każdy samolot trochę inaczej się zachowuje, natomiast gdzieś tam trzeba sobie to uśrednić, jak nie chcemy się bawić i za każdym razem zmieniać tego. Domyślna czułość dla wieżyczki to jest ustawienie dotyczące genera, zwłaszcza w bombowcu ma to znaczenie, bo nie ma co mieć tej czułości zbyt wysokiej, ciężko trafić, tak? Im mniejsza tak naprawdę, tym wzrasta celność. Ja akurat użyłem 20%, to też można sobie pod siebie ustawić, natomiast ja preferuję, żeby ona była niska. 400 dpi, tyle mam na myszce, więc jakby tu mam 75, tu mam 20 i 400 dpi na myszce. Minimapa, można sobie ustawić minimapę tak dla samolotów, jak i chcemy mieć promień widoczności na niej dla pojazdów i tak samo dla piechoty, tak? To też każdy sobie może zrobić tak, żeby było wygodniej. Minimapa, rozmiar, tak, teoretycznie im większa, tym lepiej, natomiast ja też nie chcę, żeby mi za dużo zasłaniała. To jest dosyć ważne, tak? Bo zmniejsza się tutaj widoczność jakby różnych elementów interfejsu na mapie, tak? Czyli flagi, ikony sojuszników, wrogów i tak dalej. Ja mam to w ten sposób ustawione, żeby w trybie celowania gdzieś tam pewne rzeczy mi trochę znikały, nie przeszkadzały, nie zasłaniały niczego. To jest ważne. Przechył kamery pościgowej, samolot. Ja mam to wyłączone i zawsze chcę mieć ziemię pod samolotem, niebo nad samolotem. Tak jakby sam samolot się obraca, czasami jest do góry nogami, czasami bokiem, tak dalej, natomiast perspektywa jest bez ruchu. Kiedy mamy to włączone, no trochę jak na karuzeli, tak? Jakby raz jest ziemia u góry, raz z prawej, raz z lewej, tak? Jakby tak jest łatwiej przy dogfightach, zwłaszcza wiemy, kiedy zawsze lecimy w górę, kiedy w dół, kiedy przyhamować, kiedy przyspieszyć. Także ja polecam, żeby to wyłączyć. Oświetlenie postaci to trzeba włączyć, dlatego że wtedy ludziki na mapie są lepiej widoczne, jakby nie zlewając się tak z tłem z pewnej wysokości. Używam słuchawek 7.1, więc mam słuchawki 3D włączone. Pozwala mi to pozycjonować fajnie samoloty, czy jest ze mną, czy nade mną, czy pode mną, czy z lewej, czy z prawej, jakby świetnie to tutaj słychać. Oczywiście muzyka wyłączona, nie chcę muzyczki, chcę słyszeć, co się dzieje na mapie. Speaker w grze wyłączony oczywiście, nie chcę, żeby jakiś nagrany gościu mi przeszkadzał po prostu w graniu, żeby zagłuszał to, co jest ważne. Napisy tak samo wyłączone, nie potrzebuję, żeby mi coś zasłaniało obraz. Grafika, pole widzenia w pojazdach jak największa, żeby jednocześnie widzieć jak najwięcej, kiedy gonimy, kiedy uciekamy, jakby to nam daje lepsze zorientowanie się w sytuacji. Kolorki, zazwyczaj wszyscy to mają wyłączone, tak? Natomiast jak chcecie sobie, że tak powiem, poprawić widoczność tych kolorków, no to można je samodzielnie sobie ustawić. Jeszcze do tego jest taki fajny suwak, który nam to nasycenie pozwala poustawiać. Można się też tym pobawić. Ja jakby gram na tym, żeby mocno to było widać. Pełny ekran, tak? Największa wydajność. DirectX 11 latam. Renderowanie przyszłych klatek koniecznie włączone. Bardzo duży boost jest do FPS-ów. Nie ma żadnego input laga, to jest ściema. Synchronizacja pionowa jest wyłączona, ograniczenie pamięci karty graficznej wyłączone, wszystko na niskie. Klawiszologia, tu nas interesuje pilot, najważniejsza rzecz, dziób w górę, spacja, nie musimy machać tą myszką, żeby ciągnąć samolot po prostu w górę, mamy to przypisane pod spację, dusimy spację, fajnie dziób idzie w górę, nie musimy się męczyć, ale musimy też pamiętać, żeby wyłączyć ten klawisz, bo był tutaj przypisany domyślnie jako strzał, tak? Żeby coś wyłączyć, no to klikamy w to, przytrzymujemy Escape, aż nas wróci tutaj wcześniej, mamy to zlikwidowane. Zmiana stanowiska, jeden z klawiszy pod kciukiem, tak? Chodzi o to, żeby płynnie w bombowcu zwłaszcza przesiadać się. Pilot, górny strzelec, dolny strzelec, pilot, górny strzelec, dolny strzelec, tak jakby szybko, jeżeli coś nam siada na ogon, możemy reagować. Kamera pościgowa, ja to mam przypisane pod kółkiem myszy,
duszam, jestem na zewnątrz, wduszam, jestem w środku, w zewnątrz, w środku i tak dalej, nie muszę tego szukać na klawiaturze. Strzał, przybliżenie, nie wiadomo, zmiana broni mam przypisane pod drugi klawisz pod kciukiem, jak chodzi o to, żeby sobie zmieniać bomby, karabin, bomby, karabin, bomby, karabin. Wyposażenie 1 mam pod drugim przyciskiem pod kciukiem. Tak domyślnie chodzi o to, zwłaszcza w przypadku bombowców, że nalatujemy na przykład z ciężkimi bombami, klikamy ten przycisk po zrzuceniu tych bomb, od razu mamy bomby lekkie, tak? I zrzucamy punktowo wszystko w jedno miejsce. To tyle. W przypadku strzelca musimy pamiętać, żeby też sobie zmianę stanowiska przypisać, mysz 3, żebyśmy mogli wrócić na miejsce pilota. Bo jeżeli tylko tutaj sobie przypiszemy to, no to z pilota wsiądziemy na genera, ale to nie znaczy, że z genera wsiądziemy na pilota, więc musimy to jeszcze sobie tutaj dołożyć. Z istotniejszych rzeczy strzał chyba też jest na spacji, więc też go wyłączamy. Strzał, przybliżenie, wiadomo. Latam w zasadzie czterema samolotami, tak, jeżeli chodzi o... Czterema samolotami tymi podstawowymi, tak, poza Pacyfikiem. Spitfire. Cała prawa strona, wielkiego wyboru nie ma, jeżeli chcemy mieć rakiety niekierowane. Musimy iść w prawą stronę. MKVB. Latam bombowcem MKIF. Tak, to muszę mieć włączone, żeby mieć drugiego gunnera. Latanie jakby z jednym gunnerem mija się z celem, bo nie jesteśmy się wtedy jakby skutecznie obronić, mamy tylko dwa miejsca, więc jakby tego gunnera drugiego dolnego musimy mieć włączonego. Możemy się przesiadać. Pilot górny, dolny, pilot górny, dolny. Jesteśmy w stanie się naprawdę łatwo bronić przed myśliwcami. Po stronie niemieckiej, no najbardziej OP samolot. G6. Ja mam prawą stronę. Jedyna rzecz tak naprawdę, która jest do rozważenia, to. Tak jakby 200 metrów w górę daje nam dużo, bo jesteśmy w stanie zazwyczaj uciec. Tak, natomiast też można, jak ktoś dobrze strzela, użyć żebrowanych luf, jakby one się wtedy wolniej przegrzewają. Bombowiec. Cała prawa strona, tak samo jak w Blenheimie. Dwie bomby nas interesują, tak żebyśmy mogli się między nimi przesiadać i tak dalej. No tu jest niby jeszcze to, ale to zabiera nam te ciężkie bomby, więc... Chyba, że chcemy się pobawić z jakimś kolegą, tak, który polata na generze, to on sobie może z tego strzelać. Ja tego nie używam. Co do Pacyfiku, no to też po paczach jakby dwa samoloty. F4U1C. Tak, chodzi o rakietki, chodzi o powierzchnie sterowe, chodzi o to turbo doładowanie takie, jakby przy tym setupie jest to i dosyć łatwe przeciwko innym samolotom i też można pofarmić sobie piechotę tymi rakietami. Tak samo wygląda w przypadku Zera A65, tym się tak naprawdę lata teraz i tak samo. Doładowanie, rakietki, powierzchnie sterowe. Do kwajty mamy duże szanse, na piechotę też mamy czym pofarmić. Reszty samolotu w zasadzie nie używam, bo nie ma po co. Teraz mały komentarz i parę akcji, bo najłatwiej nauczyć się latać tak naprawdę na U-88A. Najbardziej wytrzymały, dwie bombki, tak 20 ich łącznie, więc jakby można pofarmić, można długo przeżyć, a o to tak naprawdę w samolotach chodzi, żeby po prostu głupio nie ginąć, a fragi będą same wpadały. Latamy oczywiście jako wsparcie przy Perkutechnik. Karabiny maszynowe nam się wolniej będą przegrzewały. Duża wysokość, tak, patrzymy gdzie chcemy zrzucić bombki, nie decydujemy jak jesteśmy nisko, tylko już wcześniej. Widzieliśmy tutaj znaczniki, wrzucamy bombki, idą z Alfy na Charlie. Od razu idziemy w dół, żeby uniknąć pelotek, wracamy na respa, ładujemy bombki i powtarzamy. Znowu duża wysokość, brawo jest ich. Tak, rzucam, widzę pelotkę, poprawiam na pelotkę,
Idę cały czas w dół, żeby jej ograniczyć zasięg. Naprawiam się, ładuję bomby i wracam. Cały czas do tyłu spoglądam też, czy nikt nie siada na ogonie. Tutaj już kogoś na ogonie mamy. Od razu górny gunner, dolny gunner. Bijemy ile się da. Pelotka bardzo pomokła, nie ma zagrożenia. Naprawiamy się, lecąc w stronę naszego respa zawsze. Planujemy, widzimy, że na Charlie coś się dzieje. Zrzucamy bombki punktowo. Jest pelotka z Bravo, która do nas bije. Zapamiętujemy to, żeby się nie wychylać. Od razu pikujemy w dół, żeby jej skrócić kąt. I wracamy na respa, się naprawiamy. I znowu planujemy, wiemy, że pelotka z Bravo waliła. No to idziemy tym razem na Bravo. Akurat ktoś od nas jest, więc pomożemy. Zrzucamy bombki na flagę, podkręcamy na lewo, żeby też trafić na pelotkę. I na respa ładujemy. Leczymy się, jeżeli mamy uszkodzenia i wracamy. Znowu duża wysokość, planujemy sobie wcześniej, gdzie chcemy zrzucić, patrzymy Bravo. Oni już wychodzą z Bravo, więc rzucamy nie na samą flagę, tylko w stronę tutaj przejścia. Do tego pelotka, w razie czego. I wracamy na respa. Patrzymy do tyłu, czy nie mamy nic na ogonie. Znowu mamy ikony. Warto tutaj wspomnieć, że jeżeli te ikony są jakby tylko obrysami tych rombów, to znaczy, że ten przeciwnik jest gdzieś za osłoną i go de facto nie widzimy, jest tylko spotowany. Jeżeli te kwadraciki są pełne, tak jak mamy tutaj na Alfie, to znaczy, że on jest na otwartym terenie. Znowu nas atakuje z Bravo pelotka, więc pikujemy w dół. To, co mieliśmy, zrzuciliśmy. Wracamy się wyleczyć i załadować bomby. I znowu planujemy Charlie. Ważna rzecz, jeżeli latamy Fiel, no to interesuje nas punkt od naszego respa. Priorytetowo Echo, Delta, ewentualnie jak mamy te flagi, to Charlie. Tak? Nie wychylamy się na ich stronę, bo nie ma sensu. Za dużo pelotek, za dużo Flieger Faustów. Poszły bombki i wracamy. Znowu duża wysokość, planujemy sobie, gdzie chcemy bombki zrzucić. Mają echo, to znaczy zabierają echo, więc na pewno idą tutaj od strony delty, bo to była ich flaga. Zrzucamy bardziej w tą stronę, coś powinno powchodzić. Już coś nam idzie na plecy. Od razu górny gunner. Dolny gunner. Jest po samolocie, znowu pelotka pomogła. Deltę my bierzemy, Bravo oni biorą, więc już jakby myślimy, gdzie zrzucić bombki. Celem będzie Bravo, ale dostajemy od Spitfire'a, więc rezygnujemy ze zrzucenia bomb. Lecimy na respa, trzeba go postrzelać. Jakby do tego doszła pelotka, to jest po nas, a tak mamy duże szanse na przeżycie. Za 50 dostał, więc będzie już na pewno uciekał. Mamy spokój. Tu nas jeszcze skrobnie, ale to nic nie robi. Chodzi o to, żeby go wystraszyć, żeby poleciał się naprawiać, żebyśmy mieli chwilę spokoju. I znowu duża wysokość, planujemy sobie, gdzie chcemy zrzucić bombki, widzimy ikony na Charlie. No to robimy dywanowy na Charlie. Nie poza zbyt dużym terenem, zrzucamy te bombki, staramy się je punktowo mniej więcej zrzucić, żeby łatwiej o fragi. Tak samo duża wysokość, patrzymy, gdzie chcemy zrzucić bombki, co się dzieje. Widzimy, że jakaś walka się będzie o Charlie szykowała. Ludków pewnie tam jest trochę. Cztery fragi. Wracamy, znowu nabieramy wysokości. Patrzymy, gdzie tu najlepiej zrzucić bombki. Alfa na respie. Tam zazwyczaj kampią, więc można tam na tą górkę podrzucać bombki, ewentualnie jeszcze zahaczyć o ich respo, żeby pelotka dostała. Pelotki nie ma.
I tak to mniej więcej wygląda. Chodzi o to, żeby głupio nie ginąć, żeby się nie wychylać, tak? Nawet sobie czuwać po tym jednym, dwóch kilach i finalnie to się uzbiera całkiem ładny wynik. Na początek to tyle. Na razie.